Witam Was w nowym filmie, zapraszam Was na Chat Makeup, czyli będziemy malować się kosmetykami nowymi, które ostatnio dostałam w paczkach PR-owych, albo takimi, które już mam, które chcę przetestować bardziej, więc tutaj troszeczkę będziemy się właśnie bawić kosmetykami, ale i przy okazji będę sobie z Wami rozmawiała na różne tematy. Zawsze przed takimi filmami pytam się Was na Instagramie, co chcecie, żebym, o czym chcecie, żebym pogadała, więc zaczynamy. Zaczniemy oczywiście najpierw sobie od brwi. I tak naprawdę tutaj nie mam nic nowego, więc jak zwykle używam, wspomagam się kredką z Golden Rose Long Sleeve numer 102 i pomada to jest Eveline Eyebrow Pomade numer Soft Brown, czyli na razie mój ulubiony duet. I oczywiście pędzelek do pomady to jest Gizap 312 Detail Liner. I tak naprawdę myślę, że możemy zacząć najpierw od tematu, który jest najnowszy i to jest oczywiście mój wyjazd na Bali. W sierpniu jedziemy do Wiednia, a właśnie w październiku, w drugiej połowie października jedziemy na Bali i jedziemy tam z okazji naszego dziesięciolecia, bo właśnie w październiku będziemy razem ze sobą 10 lat i w sumie to jest pierwszy nasz taki wyjazd, powiedzmy, że rocznicowy. Wcześniej raczej nigdy nie jeździliśmy, ale pomyśleliśmy, że fajnie byłoby tak pojechać, wiecie, na 10 lat, no bo to już jest taka okrągła rocznica. No i tak właśnie zastanawialiśmy się, gdzie chcemy pojechać i początkowo, jak na przykład jechaliśmy na Seszele, to byliśmy przekonani, że będziemy jechać na, lecieć na Mauritius, ale w sumie rozmawialiśmy też, bo w ogóle w tym hotelu na Seszelach, w Hiltonie, bo na Seszelach byliśmy w Hilton Labrisse, i wszystko oczywiście było kupowane, znaczy oczywiście, no nie oczywiście, ale było kupowane przez biuro podróży, dlatego że po prostu to wychodziło taniej. I w tym hotelu okazało się, że pracuje, słuchajcie, Polak. I właśnie z nim sobie tak gadaliśmy. I mówił, że na Mauritiusie w sumie jest podobnie do Seszeli, oczywiście nie ma tych moich kamieni, ale że krajobraz jest dosyć podobny i w sumie no Mauritius i Seszele są, powiedzmy, że w miarę blisko. Więc zaczynaliśmy się zastanawiać, gdzie w sumie moglibyśmy gdzieś indziej, w inne miejsce jechać. No i tak jak właśnie Wam też mówiłam wtedy na tych filmach z Seszeli, Seszele były takim typowym miejscem, gdzie chcemy odpocząć. Więc teraz chciałam jechać gdzieś, gdzie stricte będziemy zwiedzać. Mówię, że ja chciałam, bo ja jednak jestem w naszej parze tą osobą, która bardziej lubi zwiedzać, lubi takie typowo aktywne wakacje. Gdzie Alan nie ma aż takiego parcia na to, na przykład Alan nie lubi chodzić po górach, ja uwielbiam, więc tutaj czasami też troszeczkę muszę Alana namawiać. On właśnie bardziej lubi takie klimaty, wiecie, Nowy Jork, Los Angeles, bo tam jest cywilizacja. Ja bardziej jednak idę w tą taką stronę właśnie Bali, Tajlandia. Bardzo chciałabym pojechać na safari, to jest w ogóle kolejne moje wielkie marzenie. Alan znowu nie, bo on się po prostu boi, że tam umrzemy. Też fajnie. No i właśnie tak zaczęliśmy gadać na tym Bali o Tajlandii. No i Alan oczywiście sprawdzał pogodę, bo to też jest dosyć istotne, jeżeli chodzi o Indonezję i te takie kierunki bardziej, powiedzmy, że azjatyckie. No i Tajlandia pod kątem pogody nie była zbyt fajnym wyborem, ale Bali jeszcze nie było takie złe. Co prawda wydaje mi się, że to już wtedy zaczyna się sezon deszczowy, ale że jeszcze nie ma tragedii. No i tak naprawdę to też zależy, jak traficie. Na Malediwach na przykład byliśmy w sezonie, gdzie powinno padać cały czas, a tak naprawdę padało tylko raz, więc no wiecie, nigdy się tak w 100% nie da przewidzieć, jak to będzie dokładnie wyglądało. Na Malediwy akurat jechaliśmy w takim terminie, dlatego że Malediwy same w sobie są bardzo drogie. My też chcieliśmy mieć w miarę fajny hotel, no bo jednak Malediwy to jest wyspa, gdzie macie tylko hotel i raczej za dużo tam się zwiedzać się nie da, więc chcieliśmy mieć też fajny hotel. No a ceny właśnie w lipcu są dużo niższe niż na przykład w styczniu, więc taki był nasz wybór. No i właśnie tak sobie gadaliśmy, no i poszło, przystało na Bali i zaczęliśmy powoli wszystko ogarniać, to znaczy ja zaczęłam oglądać te takie, wiecie, wszystkie filmy, co warto zobaczyć na Bali, sobie wszystko pospisywałam i zaczęliśmy szukać też biletów lotniczych i tak naprawdę nie znaleźliśmy żadnych jakichś mega fajnych biletów w mega okazyjnej cenie, ale w tym terminie, bo nam zależało, żeby być na naszym jakby tym dziesięcioleciu na Bali już tam, żeby być, dlatego też mieliśmy określony
termin, nie mogliśmy sobie tak jechać, żeby mieć taniej, bo na przykład wtedy jest, po prostu loty są tańsze. Więc wyszło jak wyszło, no ale też to są nasze kolejne wakacje, więc nie chcieliśmy aż tak bardzo jakby oszczędzać na tych lotach i mamy już właśnie bilety lotnicze kupione. W tym momencie jesteśmy też w trakcie ogarniania noclegów, bo wszystko wszyściusieńko organizujemy sami, nie jedziemy z żadnego biura podróży. Raczej też tam nie będziemy korzystać z biura podróży. Ale właśnie to, co Alan fajnego znalazł, to po prostu Airbnb. Wiecie, że uwielbiam Airbnb, mi się zawsze wszędzie zatrzymujemy na Airbnb. I tam też właśnie też szukamy noclegów, już parę mamy. A będę teraz, dobra, utrwaliłam sobie, będę tak przerwać, utrwaliłam sobie powiekę bazą z Paese. No i teraz zabieram się za cieniowanie i tutaj wy zdecydowałyście, że najczęściej mówiło się, że chcecie, żebym przetestowała tą paletę z Colourpop, która wygląda tak, ale w międzyczasie jeszcze też będę używać tej palety Coral z Glam Shopu, bo tu przykładowo mam ten taki cień na całą powiekę i go potrzebuję, żeby ukryć tam ewentualne żyłki, może nawet nie ewentualne, tylko bardzo mocno widoczne. A i miałam używać nowych pędzli. Odkładam. Więc będę używać, słuchajcie, dzisiaj pędzli z Hakuro, z tej nowej kolekcji, która jest stworzona przede wszystkim, może nie, że przede wszystkim, ale jest stricte pod osoby, które profesjonalnie zajmują się makijażem, dlatego też te pędzle są jeszcze lepszej jakości niż przykładowo te wcześniejsze, plus one są też droższe, więc zobaczymy, jak będzie z jakością. Wydaje mi się, że użyję sobie teraz pędzla Hakuro J680, nie używałam ich wcześniej, czekałam do tego filmu. No i właśnie sobie użyję tego cienia. I co? No i właśnie Airbnb i Alan znalazł tam, że, to znaczy to było wcześniej już wiadome, ale na Airbnb możecie też jakby sobie zorganizować wycieczki. I największym naszym problemem było to, jak my będziemy się przemieszczać po Bali. Dlatego, że no mamy prawo jazdy, ale normalnie nie jeździmy, więc nie czujemy się komfortowo, żeby wynajmować tam auto, dopóki nie będziemy mieć swojego, dopóki nie nabierzemy takiej pewności siebie, wiecie. Wypadek w Polsce, znaczy tam powiedzmy, że stłuczka, nie róbmy tutaj żadnych negatywnych przemyśleń. Jakaś tam stłuczka w Polsce jest dużo mniej przerażająca niż stłuczka na przykład na Bali. Więc nie chcemy wynajmować auta, żeby nim jeździć. Bardzo popularne tam są skutery, ale znowu też nigdy wcześniej nie jeździliśmy skuterami, więc to też jakoś nie do końca nas przekonuje. Oczywiście spróbujemy, bo nawet tam w jednym noclegu mamy za darmo te skutery, więc chcemy spróbować, bo też właśnie po Hawajach, jak wróciliśmy, te pędzle są mega miękkie, po Hawajach, jak wróciliśmy, czuliśmy taki trochę niedosyt, że kurczę, chcemy z tych wszystkich wakacji, na tych wszystkich wakacjach próbować czegoś, co jest charakterystyczne dla danego miejsca. I na przykład do tej pory żałuję, że na Hawajach nie próbowaliśmy surfować. Na pewno kiedyś tam wrócimy i wtedy będziemy próbować. Nie, ale po prostu poza tym, że okej, zobaczę sobie wodospad, zobaczę sobie tarasy ryżowe, chcę jakoś więcej poczuć tego, więcej poczuć tymi aktywnościami, jakie będziemy tam robić właśnie tego miejsca. Więc na pewno chcemy spróbować tych skuterów, chcemy zobaczyć, jak to tam będzie nam się jeździło, ale też nie chcę jakoś, wiecie, że koniecznie to muszą, będziemy się tam przemieszczać skuterami. Więc na tym Airbnb są właśnie takie oferty, że możecie sobie wynająć ziomka, znaczy pana, który będzie was obwoził, pokazywał te najfajniejsze miejsca. Ja oczywiście mam już wszystko wypisane, co chcę zobaczyć, więc tutaj fajne jest to, że właśnie oni też dostosowują to pod nas, czyli robią to, co my chcemy. No i nie będzie też takiego poganiania, bo tak naprawdę my płacimy za tyle, ile on będzie nas obwoził. To też nie jest aż takie drogie, bo z tego, co patrzyliśmy, to średnio to jest jakoś 160 zł za osobę. Więc chcemy to zrobić, chcemy też się przejechać na inne takie pobliskie wyspy, więc na pewno jak wrócimy, zrobimy chyba taki osobny film z takim jakby kosztorysem, ile nas to wyniosło, jak to ogarnialiśmy, co było dla nas ważne, co na przykład ważne jest przy organizacji takiego wyjazdu, bo na pewno dużo się nauczymy na tym wyjeździe. Oj, więc no, coś takiego chcemy zrobić, możecie dać nam znać, czy jesteście zainteresowani, ale wydaje mi się, że chyba tak, bo Bali jest dosyć takim teraz popularnym kierunkiem i właśnie też odnośnie tego zaraz będę więcej gadać, ale właśnie zabieram się za tą paletę i zastanawiam się, co chcę zrobić. Bardzo mi się podoba ten cień, więc myślę, że go użyję sobie w ogóle we wnętrznym kąciku, ale na razie, aha, miałam testować te nowe pętle. Sorry, coś mi nie idzie. Więc użyję sobie teraz J880 i użyję tutaj tego cienia i nałożę go sobie na razie normalnie na całe załamanie. No i właśnie powiem, to będzie trochę
trochę przykre. Mogą też dużo osób może też powiedzieć, że to będzie takie trochę, że zabrzmie trochę jak hipokrytka, ale jestem przerażona. Ja też się do tego dokładam, więc żeby tutaj nie było, że ja hejtuję innych, a ja uważam, że jestem rewelacyjna. Jestem przerażona, jak Instagram wpływa na myślenie innych ludzi i jak on w ogóle wpływa na to całe podróżowanie. I ja też chcę jechać na Bali, żeby zobaczyć te wszystkie miejsca, które widziałam na Instagramie, żeby też zrobić jakieś ładne foty, bo po prostu ja lubię to robić. To nie jest... Na Instagramie ja się praktycznie, jakbym prowadziła tego Instagrama tylko i wyłącznie, nie byłabym w stanie się z niego utrzymać, bo jak możecie zresztą zobaczyć, na Instagramie mam bardzo mało współprac, bardzo. I ja to robię po prostu dla fanów, bardzo lubię robić zdjęcia, bardzo lubię je obrabiać, lubię czytać Wasze komentarze i to po prostu sprawia mi frajdę. Ale kurczę, słuchajcie, jak szukaliśmy właśnie tego, tych różnych wycieczek, jak to wygląda, jak ogarnąć, to w ogóle było pełno ofert, że oprowadzą Was po Instagram Spots. I tak myślę, kurczę, no... I wiecie, z jednej... mam taki problem, bo z jednej strony sama w tym biorę udział, sama robię foty, sama szukam takich miejsc, które są instagramable, ale jak takie coś czytam, to jest mi po prostu tak smutno. I w ogóle też to uszukiwanie przy... tym, teraz nie pamiętam jak ona się nazywa, ale to najpopularniejsza świątynia, gdzie macie tą taką, gdzie macie te pełno takich zdjęć na Instagramie, gdzie jakby to, tą bramę i odbicie w wodzie. I słuchajcie, ja naprawdę myślałam, że to jest odbicie w wodzie, że po prostu tam jest taka magiczna, tam jest takie magiczne miejsce, jeszcze macie widok na ten wulkan i że to jest takie piękne. I czytając opisy, nigdzie nie spotkałam się, żeby ktoś napisał, że to jest odbicie lustrzane. Słuchajcie, ziomki tam stoją, biorą Wasz telefon, biorą lusterko i robią w ten sposób zdjęcie. Rozumiecie to? I ja tak zobaczyłam, po prostu mój cały światopogląd runął. Myślę, kurczę. I jasne, ja też chcę mieć tamtąd zdjęcie. Też chcę mieć tym odbiciem lustrzanym, bo po prostu to wygląda ładnie. Ale nie wyobrażam sobie, żeby napisać, że o, zobaczcie, jak tam jest pięknie i nie wspomnieć w ogóle o tym, że tam jest lusterko. Że to jest lusterko, a nie odbicie w wodzie. I jest mi tak, kurczę, przykro. Tak samo to, co się dzieje na Nusie Penidzie, gdzie wszędzie, czy tam na tych wszystkich wodospadach, że ludzie piszą, żeby być wcześniej, bo później jest masa ludzi i nie zrobicie sobie foty. I z jednej strony ja też widzę, że to bardzo mocno wpływa na moją psychikę, co bardzo mocno mnie stresuje też, bo ja też mam teraz w głowie, że o kurczę, muszę być tam wcześniej, żeby móc zrobić tą fotę. I na przykład dla mnie jest strasznie żenujące, dla mnie strasznie żenującą sytuacją jest to, żeby stać w tych wszystkich kolejkach, żeby zrobić sobie fotę. Bo ja nie chcę, żeby ktoś sobie myślał, o, kolejna laska, która przyjechała na Instagrama zrobić fotę. Nie lubię czegoś takiego i jakby strasznie jest mi przykro, że coś takiego się teraz dzieje, że reklamują się jako miejsce na ładne zdjęcia, żeby to wrzucić na Instagram. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi. Ja cały czas będę zaznaczać, że ja wiem, że ja też się do tego przyczyniam. Tylko, że kurczę... Więc to nie jest tak, że ja jadę po wszystkich innych, a ja tutaj jestem niewinna i wiecie, o co chodzi, nie? Więc mam taki problem i cały czas tak do Alana mówię, że kurczę, ja nie chcę brać w tym udziału, ale znowu uwielbiam robić takie zdjęcia, więc mam takie... Weltschmerz normalnie mam. Jest mi, kurczę, tak przykro i tak... Patrzę na te foty, myślę, no super, ale no kurczę... Czasami mam takie rozkminy życiowe, że jestem przerażona tym, co tak naprawdę w tym momencie liczy się podczas takich wyjazdów, że nie to, żeby przeżyć to miejsce, zobaczyć te rzeczy na własne oczy i w ogóle mam ciary, jak to mówię, i po prostu patrzeć na to, jak świat jest piękny, tylko właśnie liczy się to, żeby zrobić tą fotę, żeby nagrać ten film. Ja czasami też się na tym łapię, że ja przychodzę tam i zapominam, żeby popatrzeć swoimi oczami, jak tam jest pięknie. Tylko myślę, kurczę, muszę zrobić tę fotę, kurczę, muszę nagrać ten film, bo chcę zrobić ten film, żebyście wy mogli też zobaczyć, jak tam jest pięknie. I później myślę, okej, ale czy ja w ogóle popatrzyłam swoimi oczami i nacieszyłam się tym widokiem? Mam normalnie ciary, jak to mówię, nie wiem dlaczego, i łzy w oczach, bo widzę, jak Instagram psuje ludzi, jak w ogóle social media psują ludzi i łapię się na tym, że ja też w tym biorę udział. I
wiecie, o co mi chodzi, w ogóle sorry, że ten film będzie taki strasznie długi. 15 minut! Co? A ja mam tylko jeden dzień nałożony na oczy. Dobra. Idziemy dalej, teraz użyję właśnie tego ładnego cienia tutaj. Dlatego też właśnie to, co Wam mówiłam po tych Hawajach z Alanem, mieliśmy przemyślenia, że chcemy bardziej na tych wakacjach korzystać z tych wakacji, nie robić miliona fot, nie ustawiać wszystko pod zdjęcia, tylko faktycznie przeżyć te wakacje, przeżyć i podziwiać miejsca, w których jesteśmy. I też jestem właśnie szczęśliwa, bo na przykład na tych Seszelach robiliśmy dużo mniej fot niż zawsze. Faktycznie mieliśmy czas, żeby poodpoczywać, korzystać z wody, nurkować, podziwiać te wszystkie ryby w wodzie i cieszyć się po prostu naturą i chodzić na te takie spacery poza hotel. No, powiem Wam, że było dużo lepiej i mam nadzieję, że nie będę miała takiej sytuacji, że znowu to trochę w głowie mi zakręci, bo faktycznie zauważyłam, że czasami mogę mieć coś takiego, że szybko, szybko, bo nie zdążymy zrobić foty. Nie o to chodzi. I też ja się czuję zadrzenowana, na przykład kiedy ja stoję, próbuję zrobić zdjęcie i jest za mną kolejka ludzi. No to logiczne, że nie zrobię takiej foty, jaką bym chciała, no bo ja też, jak wiecie, ja jestem dosyć... no w pewnym stopie jestem perfekcjonistką, więc ja mam w głowie, jaką chcę fotę i ja będę ustawiać Alana i siebie do momentu, aż nie będę miała tej foty. I kiedy ktoś stoi za mną i czeka, żeby on wszedł i zrobił to zdjęcie, to ja nie zrobię tej foty, więc ja nawet nie chcę stać w tej kolejce, bo też czuję się zażenowana stojąc w tej kolejce, że kurczę, ja chcę fotę. Stoję w kolejce po fotę. No, więc nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi, ale jest, no... Przykre, kurczę, to jest przykre. Bo to nie jest też tak, że teraz wszyscy ludzie podróżują tylko, żeby zrobić fotę na Instagrama. Ale kiedyś w ogóle pomyśleć, jedziesz, żeby zrobić foty? W ogóle... No, więc tu akurat jeszcze się cieszę, że aż tak bardzo mi nie odwaliło, żeby jechać do jakiegoś miejsca tylko i wyłącznie po to, żeby zrobić foty. I właśnie, to jest też powód, dla którego jedziemy teraz na Bali, dlatego że ja się boję, że za parę lat tam będzie po prostu tragedia, bo Bali robi się coraz bardziej popularne, coraz bardziej Instagram friendly, więc chcę pojechać tam jeszcze na tą Nusa Penidę, zanim będzie taki wielki boom, chociaż wydaje mi się, że w tym momencie już jest wielki boom, ale boję się, że też później przez to, że tyle ludzi tam przyjeżdża, że to będzie zniszczone, bo niestety nie wszyscy ludzie szanują. W ogóle jak my chodziliśmy po tych Seszelach, gdzie tam praktycznie nie ma ludzi, ja idę i ja widzę butelki. Się pytam, jakim sposobem tu jest butelka, gdzie nie ma w ogóle ludzi, to był środek lasu. Skąd są te butelki? I nie jestem w stanie pojąć, jak w ogóle... Co jest w głowie, że ktoś pije wodę? Skończył się woda i on wyrzuca na ziemię. Jakby nie mógł zanieść tego do hotelu. Jaki jest problem? No. To są moje przemyślenia na temat wyjazdu, na temat wakacji. Mam nadzieję, że czujecie mnie i jakoś nie odebraliście tego w jakiś zły sposób, nie w taki, w którym ja chciałam, bo tak ostatnio mnie to tak trochę stresuje, szczególnie właśnie jak oglądam rzeczy na Instagramie, miejsca z Bali i te takie, wiecie, Instagram VS rzeczywistość. Przykre. A najbardziej przykre jest to, że ja też biorę w tym udział. No ale co ja mam zrobić, jak ja lubię to robić? Mam przestać, bo inni niszczą mi to wszystko? Nie wiem. Wiecie co, wezmę teraz paletę Coral i ten cień czekolada 90% i wezmę sobie teraz pędzelek J610. To jest taki płaski, mały pędzelek i chcę ten cień rozetrzeć sobie tutaj wzdłuż linii rzęs. Bardzo mi się podobają te pędzelki, słuchajcie. Naprawdę pięknie wszystko rozcierają, w ogóle nie są kujące. Dobra, zrobiłam już to z dwóch stron i teraz chcę użyć tej palety. Tutaj, słuchajcie, jest taki cień lekko jakby brokatowy, więc chcę go spróbować nałożyć pędzlem, ale muszę wziąć taki ze sztucznego włosia, czyli coś takiego i to jest Hakuro H61 i zmoczę go sobie i teraz właśnie wezmę ten cień. Ach, nie nabiera się za bardzo. No ale zobaczmy. Bo to jest właśnie jakby taki cień z brokatem. On wygląda pięknie, tylko ciężko się go właśnie nakłada.
No, więc takie są moje przemyślenia. Chciałam coś powiedzieć jeszcze. A, że w ogóle, wiecie co, oglądałam też dzisiaj film Raw Beauty Christie na temat tego, czemu ostatnio jej nie było w social mediach i właśnie mówiła o tym, że ona przeszła takie po prostu załamanie trochę przez to, że ma takie coś, że za każdym razem jak coś ma się wydarzyć, to po prostu w jej głowie wymyślają się wszystkie najgorsze scenariusze. I w ogóle oglądałam ten film i się poryczałam, bo czasami też tak mam. Wydaje mi się, że nie aż tak mocno jak ona, ale też właśnie przeraża mnie strasznie to Bali, że wszystko będziemy ogarniać sami, nie mamy w tym momencie żadnego jakby do transportu z lotniska do naszego pierwszego noclegu, musimy jakoś sami się przetransportować i ja wiem, że tam będą na pewno taksówki przed samym lotniskiem i jak tylko wyjdziemy, na pewno ktoś do nas podejdzie się zapyta, czy chcemy podwózkę, ale i tak jakoś przeraża mnie to i to, że chcemy też podróżować między tymi wyspami i tak sobie pomyślałam, kurczę, że to jest takie ludzkie, ale to jest też takie przykre, że nasz mózg robi takie rzeczy, że wiecie, zamiast cieszyć się i skupić się na organizacji, to ja sobie oczywiście wymyślam takie najgorsze scenariusze. Alan jest całkowicie inny, Alan w ogóle nie ma czegoś takiego i za każdym razem jak ja mu to mówię, to mówi do mnie, żebym się uspokoiła i żebym nie przesadzała, ale to nie jest mój wybór, to nie ja sobie to wymyślam, tylko mój mózg. Jestem ciekawa, czy nie będzie się w ciągu dnia osypywał i muszę teraz wziąć coś takiego ciemniejszego, żeby połączyć z tym brązem i w sumie mogę wziąć tutaj ten cień, też na taki pędzelek i tu tak delikatnie to nałożę i wezmę jeszcze jakiś cień matowy i to wszystko rozetrę. Wezmę ten cień Aster z koralowej palety. Dobra, słuchajcie, skończyłam oczy poza kamerą, bo nigdy byśmy nie skończyli tego filmu. Użyłam oczywiście maskary z Golden Rose New Look Plus Nabla Major Pleasure i jeżeli chodzi o tą paletę, to bardzo mi się podoba, zrobiłam makijaż taki jak zawsze. No bo to była ciepła paleta, ale ten brokat nie do końca mnie przekonał, bo faktycznie musiałam się tam pomęczyć, żeby on był wszędzie, więc tutaj myślę, że glitter glue, klej do brokatów byłby bardziej tutaj potrzebny. No i co, przechodzę teraz do twarzy i włączyłam już też Wasze pytania, będę też używać bazy z Vibo, to jest baza rozświetlająca, dlatego że chcę ją zużyć i to opakowanie jest tak beznadziejne. Aha, i teraz jeszcze mi wypływa rozdzielona, super. Czekajcie, muszę pomiziać. Sama baza, jak już mówiłam wcześniej, jest piękna i świetnie wygląda na twarzy, ale niestety opakowanie jest tragiczne. I co tutaj mi piszecie? Makijaż w młodym wieku, od kiedy twoim zdaniem dziewczyny powinny się zacząć malować, kiedy ja zaczęłam? Powiem wam tak, szczerze to jestem przerażona tym, jak teraz wyglądam. Nie do końca nie do końca zgadzam się z tym, żeby dziewczyny w wieku 15-16 lat musiały wykonywać full make-up razem z rzęsami sztucznymi i wszystkim, bo macie jeszcze tak młodą i piękną skórę, że nie ma sensu jej w tym wieku przykrywać makijażem i uważam, że dużo ładniej wyglądają dziewczyny tak młode, kiedy delikatnie tylko sobie poprawią brwi i użyją tuszu na rzęsy i jakiś tam błyszczyk na usta. Wtedy wyglądacie dużo lepiej. I teraz, jeżeli chodzi z perspektywy czasu, czyli teraz ja już stara w porównaniu do wieku 16 lat, to wydaje mi się, że osoby, które tak młode, które tak mocno się malują, albo chcą po prostu wyglądać na starsze, czego, słuchajcie, nie róbcie. Ja byłam w tej samej pozycji, ja też chciałam się być bardziej dorosła. Nie ma sensu, jak będziecie w moim wieku, będziecie żałować, że nie jesteście młodsi. Ja jeszcze nie jestem taka stara, bez przesady. Ale jednak, myślę, że taki wiek 23, to jest taki wiek, który mógłby się utrzymywać przez 10 lat. No, to byłoby fajne, bo teraz już powoli zaczynam się czuć, że jestem taka dorosła i może jednak by było czas się, nie wiem, ustatkować. Chciałam kupić psa, mam już dwa, ale trzeciego, czemu nie? I tam wiecie, jakieś dzieci, te sprawy, a psychicznie w ogóle się na taką osobę nie czuję. Użyję teraz Giorgio Armani Luminous Silk, bo po prostu teraz jestem tak zafiksowana na temat właśnie podróżowania, zwiedzania nowych miejsc, że nie wyobrażam sobie po prostu mieć dziecka w tym momencie. Plus jeszcze jestem na tym etapie, gdzie dzieci jakoś mnie w żaden sposób nie interesują. Po prostu nie chciałabym mieć w tym momencie żadnego dziecka. Tyle.
I będę, słuchajcie, używać też gąbeczki welurowej z Blended. To jest też coś, co dostałam jakiś czas temu, więc zobaczymy. Jak wiecie, miałam wcześniej z Vibo i dla mnie to była tragedia. Ta już teraz mogę Wam powiedzieć, że jest lepsza, ale i tak chyba nie do końca się polubimy. W skrócie, po co jest taka gąbeczka? Te gąbeczki welurowe mają Wam dawać większe krycie niż te klasyczne. No bo jak wiecie, kiedy nakładacie podkład tymi klasycznymi gąbeczkami, to trochę tego pigmentu ucieka po prostu do gąbeczki. O nie! Ale moja skóra tragicznie wygląda. Nie, słuchajcie, ja nie jestem fanką tych gąbeczek jednak welurowych. Moja skóra w ogóle... Nie! Nie! Nie chcę się patrzeć w lustro nawet. Tragedia! Słuchajcie, naprawdę, to wygląda tragicznie. Ten podkład w ogóle mi nie wchodzi w skórę, on leży na niej. Tutaj, jak widzicie, w ogóle coś mi zostało i nie chcę się już wklepać. Ło, tragedia. Tragedia, moi drodzy, ja jednak nie umiem z tych gąbeczek korzystać. Może jestem jakaś niedouczona i zdecydowanie mam za jasny podkład. Nie, 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 idę zmoczyć moją z Glam Shopu. Czyli jeszcze raz wracając do tego, co myślę o osobach bardzo młodych, które się malują. Słuchajcie, jeżeli jest to coś, co lubicie robić i sprawia Wam to frajdę, bo po prostu, no nie wiem, lubicie malować i tak dalej, spoko. W ogóle każdy człowiek robi to, co chce. Makijaż w żaden sposób nie szkodzi innym ludziom pod tym kątem, że na przykład no nie zabijacie ludzi, tak? Tylko się malujecie. Więc tutaj to jest Wasza decyzja, ale jeżeli malujecie się, bo uważacie, że nie przynależycie do żadnej grupy, chcecie się komuś przypodobać, czy czujecie, że wtedy jakby jesteście lepiej odbierani, to coś jest tutaj nie tak z waszymi osobami w otoczeniu. Wy powinnyście się zawsze czuć piękne, bez względu na to, czy macie ten makijaż, czy nie. Nie powinno być, nie powinna być taka sytuacja, że nie wyjdziecie z domu, bo jesteście niepomalowane. To nie jest ok. Wtedy warto by było bardziej pomyśleć nad sobą. Jeżeli macie problemy ze skórą, szukajcie powodu, dlaczego macie te problemy ze skórą. Pryszcze nie robią się znikąd. Albo dieta, albo wasz sposób, styl życia, albo jakieś niezdrowe napoje, albo jakieś problemy w środku. Szukajcie przyczyny. To nie jest tak, że te pryszcze robią się znikąd. I teraz okej, ja nie mówię, że to jest mega łatwe, że o, macie trądzik, zrobicie to i już zaraz Wam się wyleczy. Nie. Ale warto jest po prostu szukać powodu, dlaczego te pryszcze czy ten trądzik macie. I witam Was, słuchajcie, po godzinie. Przegrał mi się aparat, więc musiałam iść wymienić baterię i poczekać trochę, aż ostygnie. Gdzie po czym okazało się, że jeżeli ktoś tu je, nie będzie ze szczegółami. Pluszak miał problem, więc musiałam go ratować łącznie z kąpielą i z wyczyszczeniem całego domu. Po kąpieli, jak to psy, Pluszy dostał szału, wleciał mi tutaj do Narni i słuchajcie, rozwalił mi lampę, bo ja tu wszystko miałam włączone, bo jak zobaczyłam, że coś się stało Pluszakowi, to musiałam go ratować i nie zamknęłam nawet tutaj drzwiczek i mam teraz nowe te lampy i one mają krótszy kabel, więc to ten kabel idzie przez połowę tutaj pokoju. I Pluszak biegł i się potknął o tą lampę i poleciał. Nic się Pluszakowi nie stało, bo na szczęście zanim ta lampa upadła, to oni już wybiegli z pokoju. No ale mam o jedną lampę mniej tutaj na górze, więc jeżeli jest trochę ciemniej, no to dlatego... Nie mój dzień, nie mój dzień zdecydowanie. Jeszcze mi pada mikrofon. No ale dobra, nałożyłam ten podkład, który jest za jasny i w ogóle muszę zrobić sobie jakieś maseczki, bo mam jakiś suchy strasznie nos i mam skórki na nosie. Ten podkład normalnie ich nie podkreśla, a dzisiaj jakoś jest tak gorzej, więc już skończmy z tym. Zaraz też będę się brązowić, żeby dojść do koloru mojej twarzy, bo jak wiecie, ja jeszcze nie przystosowałam się do tego, że jestem opalona tutaj. Ale dobra, wracamy. Nie, dzisiaj nie jest mój dzień. Bo tutaj było właśnie pytanie takie już stricte beauty. Czy planuję zrobić sobie doczepiane rzęsy? Co o nich myślisz? Ja zawsze o nich myślę, wiecie, jak jadę na wakacje. Tylko, że ja mam w ogóle to samo z paznokciami, że jeżeli kilka rzęs mi wypadnie z jednego miejsca, co czasami po prostu się dzieje, to ja bym tego nie mogła zdzierżyć. Tak samo, jeżeli na przykład jakiś paznokieć mi odpadł, znaczy paznokieć żaden mi nie odpadł nigdy, ale na przykład mi pękł,
to ja nie jestem w stanie chodzić z takimi paznokciami i ja muszę mieć to zrobione, więc nie wyobrażam sobie robić tych rzęs, dlatego że ja widzę po prostu, jak u innych dziewczyn one wyglądają, kiedy po prostu już są lekko wybrakowane i ja bym po prostu nie była w stanie tak funkcjonować, bo mnie to by doprowadzało do szału. Ja wiem, że wtedy można sobie przyczepiać kępki, ale ja mam rzęsy na tyle spoko, że nie czuję takiej potrzeby. Jasne, fajne by to było właśnie na wakacje, bo po prostu wstajecie i macie już zrobione rzęsy, ale no nie, jakoś nie czuję potrzeby. Też nie do końca te rzęsy po prostu mi się podobają. Jasne, są czasami takie, które wyglądają fajnie, ale jak jesteście całkowicie bez makijażu i jeszcze macie takie słabe brwi jak ja i nagle macie wachlarz rzęs, to dla mnie to wygląda źle, więc nie planuję i użyłam właśnie korektora z Lovely i teraz używam tego pudru, bo słuchajcie, odkąd zrobiłam to czyszczenie toaletki, używam go cały czas i no, podoba mi się. Czyli nakładam sobie go na gąbeczkę i wklepuję pod oczy, on bardzo fajnie wygładza i jestem z niego w tym momencie mega zadowolona i właśnie nakładam go sobie pod oczy i znowu nakładam tutaj na gąbeczkę i przejeżdżam przez całą twarz. No, więc i też często się pytacie, jaki teraz jest mój numer jeden. No i tak jak właśnie Wam też mówiłam, podróże stały się dla mnie czymś takim niesamowitym, że w tym momencie moim top 1 jest po prostu świat. Chcę zobaczyć wszystko. Bardzo też chciałabym pojechać do Meksyku, bardzo chciałabym pojechać do Jordanii, bardzo chciałabym pojechać na to safari, o czym Wam mówiłam wcześniej. I nie mam chyba w tym momencie już takiego top 1, jakim były Seszele, no bo na Seszele chciałam polecieć tak spokojnie od 15. No, tak od 15 lat chciałam polecieć na Seszele. W tym momencie po prostu chcę pojechać wszędzie. I szukam mojej palety. Paleta z Affect i używam oczywiście tego tutaj pudru, tego bronzera, bo nie mam nic innego i dosyć mocno sobie tutaj teraz popracuję z tym bronzerem, żeby przyciemnić całą skórę. I zobaczę, co tu się jeszcze pytacie. Dlaczego już nie rozpisujesz diet? Dlatego, że po prostu nie wyrabiam się ze wszystkim, a jestem w stanie utrzymać, co ja zrobiłam z tym czołem. Jestem w stanie utrzymać się z YouTube'a i po prostu układanie diet zajmuje bardzo dużo czasu, a nie chciałabym robić tego na odwal, no bo po prostu nie jest klimat, w którym ja robię coś, na odwal, a YouTube jest na tyle tak wielkim dla mnie hobby, miłością i przyjemnością, że nie chciałabym z tego rezygnować, bo po prostu lubię nagrywać, bo jednocześnie zarabiam na tym, ale i też uwielbiam to robić, więc musiałam po prostu z czegoś rezygnować, bo zwyczajnie nie wyrabiałam się z tym wszystkim, dlatego stwierdziłam, że rezygnuję z rozpisywania planów online. I w sumie to jest cała tajemnica. Teraz sobie użyję różu z Max Factor, oczywiście tatuaże. Bardzo chciałabym mieć tatuaż, może nawet nie jeden, bo ogromnie podobają mi się tatuaże na innych osobach, szczególnie rękawy. W tym momencie nie wyobrażam sobie, żebym zrobiła sobie cały rękaw, dlatego że wydaje mi się, że moja uroda nie do końca pasuje, bo ja mam raczej taką delikatną, ale nie wykluczam, że kiedyś sobie ten tatuaż zrobię. Bardzo bym chciała, ale znowu jednocześnie nie zebrałam się do tego, żeby jeszcze umówić się na wizytę. Mam jednego tatuażystę, w sumie bardziej panią tatuażystkę we Wrocławiu, z którą jestem zainteresowana, ale żadnego kroku w tym kierunku jeszcze nie podjęłam. I teraz słuchajcie, testujemy ten rozświetlacz z Claire Blanc, on się nazywa All Glow Daylight 28. Jestem bardzo ciekawa, jak on będzie wyglądał i myślę, że możemy też użyć pędzelka z Hakuro i myślę, że to będzie ten, czyli Hakuro J790. Mieszam i zobaczmy. Czekajcie, nałożę więcej. Podoba mi się. I teraz tu. Wow! Ale ładny, bo zobaczcie, on jest jasny. Jest jasny? Prawie. Ale ma taki piękny blask, bo on nie jest beżowy. Nie jest mega złoty, tylko jest taki pomiędzy. Troszeczkę tu za mocno wyjechałam. Ale przeżyję to jakoś. I teraz spray utrwalający. Mam tutaj Affect. Jeszcze go nie używałam, a właśnie jest...
a nie psik psik. Więc zobaczmy. Okej, w ogóle kompletnie nie czuję jakby wody. Czekajcie, wklepię, spróbuję jeszcze raz. Ale on chyba jest z tych takich mocnych, mocnych sprayów, więc nie powiedziałam, że on będzie idealny na co dzień. Ale zobaczymy. No ale jak widzicie, żadnych kropli... chciałam powiedzieć deszczu. Żadnych kropli produktu nie ma. Okej, dobra. I zostały mi usta. Pomadka, o którą non-stop się pytaliście, kiedy ją ostatnio miałam. To jest Nabla Closer i myślę, że też dzisiaj jej użyję. I ostatnie tutaj pytanie w sumie to jest, w jaki sposób kontrolujesz finanse z tak nieregularnymi wypłatami? I fakt, moje wypłaty mam, bo ogólnie to jest tak, że... No świetnie, chcę mówić Wam o takich rzeczach malując usta, więc pomaluję i zaraz Wam powiem. Więc ogólnie to wygląda tak, że mam też takie regularne dochody, bo jak wiecie, jestem ambasadorką i marki Olimp, i marki Gym Glamour, więc to też nie jest tak, że na przykład mam miesiąc, gdzie kompletnie nic nie zarobię, ale jeżeli chodzi już o takie stricte współpracy z YouTube'a, to faktycznie są takie miesiące, gdzie nic nie mam żadnej współpracy, więc żadnych pieniędzy nie dostanę. No i najważniejsze dla mnie jest to, żeby mieć taką pulę pieniędzy, którą mam i której za nic nie ruszam. Czyli mam sobie takie inne konto, na którym trzymam te pieniądze, mam tam ustalony jakby próg pieniędzy, których nie mogę ruszyć i w ten sposób nawet jeżeli na tym drugim koncie zabraknie mi pieniędzy, bo na przykład coś miałam jakieś większe wydatki, to zawsze mam jakieś tam pieniądze awaryjne, które mogę użyć, a dzięki temu, że mam też tamte pieniądze, gdzie się więcej po prostu powoli zbiera, to później, jak będę potrzebowała większej sumy, czy na właśnie mieszkanie, czy na samochód, czy na cokolwiek, to nie będę musiała odkładać z tych rzeczy, z takich bieżących wydatków, bo po prostu będę miała już coś tam z tyłu. I to w sumie tak wygląda, że wiecie, dostaję co miesiąc jakieś tam pieniądze, ale też mam jakiś tam zapas trzymany na gorszą godzinę. I to słuchajcie, jest już koniec, makijaż zrobiony, mogę Wam powiedzieć tak parę słów na temat tych produktów, które użyłam pierwszy raz, czyli może najpierw przyrządy. Ta gąbeczka jednak mi się nie spodobała, ja po prostu nie umiem, słuchajcie, pracować z tymi gąbkami. Wiem, że dużo osób ją bardzo lubi, tą welurową z Blended, ale u mnie ten podkład w ogóle nie wchodzi wtedy w skórę. I to samo było w przypadku tej gąbki z Vibo, więc ja jednak dalej zostaję przy tych klasycznych. Ale jak chcecie spróbować, to ta zdecydowanie jest lepsza niż z Vibo, bo jest po prostu bardziej miękka. Jeżeli chodzi o te pędzle z Hakuro, to no jak widzieliście, jeszcze nie użyłam wszystkich, ale wszystkie, które użyłam, są mega miękkie. Pięknie wszystko rozcierają, ten pędzel świetnie nadaje się właśnie do rozświetlacza 790, więc jeżeli szukacie jakichś nowych pędzli i chcecie faktycznie zainwestować w nie, no to tutaj zdecydowanie bym się nimi bardziej zainteresowała, bo faktycznie wydają się być bardzo fajne. A teraz produkty, które użyłam pierwszy raz, no to paleta Colourpop, klasyczna jakość. Muszę potestować troszeczkę bardziej ten tutaj cień taki bardziej brokatowy, bo jednak trzeba tutaj używać bazy pod brokat, żeby to się lepiej przykleiło, bo tak sam w sobie ten cień nie chciał się przyklejać, ale poza tym jestem z niej zadowolona. No i ten rozświetlacz też jest bardzo ładny, podoba mi się jak on wygląda na skórze, podoba mi się jak on wygląda z bliska, jest tak na pograniczu, więc tutaj jeżeli jesteście jeszcze jaśniejsi ode mnie, to nie wiem, czy on nie będzie za ciemny, ale na moją karnację w tym momencie jest ok. No i tutaj mamy ten spray, też muszę go dłużej potestować. Na razie podoba mi się to, że właśnie jest taki... A nie tak psik, 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 nie? Ale to wiecie, już ja takie wolę. No dobra, i to chyba nic nowego, innego nie testowałam, tak mi się wydaje, więc dosyć mało, ale mam nadzieję, że i tak miło spędziliście ze mną czas, że troszeczkę mnie posłuchaliście, mogliście posłuchać też, jak się wyżalam na temat moich wyjazdów i przemyśleń z tym związanych. Dawajcie znać oczywiście, co Wy o tym myślicie. Kończę. Dzięki. Do zobaczenia. Pa!